Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy Battlefronta. W ostatnim filmie pokazywałem wam wydajność gry, która okazała się naprawdę rewelacyjna. Dzisiaj zobaczymy sobie po kolei, co można w tej grze robić. Myślę, że podzielone to będzie na kilka filmików i będzie co oglądać. Dobra, gra się już uruchamia i za chwilkę zaczynamy gameplay. No dobrze, moi drodzy, zobaczcie, mamy generalnie dwie duże sekcje gry. Wielu graczy, czyli typowy multiplayer od 6 do 40 aż graczy na jednej mapie jednocześnie. I misje, pojedyncze misje. Powiem wam tak, w tych wielu graczy nie mam jeszcze dużo odblokowanych tutaj postępów, więc nie chcę po prostu, żeby gra wyglądała biednie. Dlatego zaczniemy sobie od tych takich pojedynczych rzeczy, a w międzyczasie będę doskonalił mojego multiplayera. Odblokowywał tam różne rzeczy. Mamy szkolenie, gdzie możemy tutaj przećwiczyć po prostu swoje umiejętności w sterowaniu. Możemy sobie jak najbardziej zobaczyć, jak to wygląda. Opowiem wam, że w becie tego nie było i nawet to ominąłem. Dlatego zaczniemy sobie kanion żebraka i jedziemy po kolei takie krótkie przedstawienie każdej sekcji. Zaczynamy. Dobrze, oczywiście możemy grać z partnerem w kooperacji online, czyli jeśli ktoś ma ze znajomych tą grę, możemy grać z nim. Oczywiście jest wtedy fajnie, ponieważ co dwa blastery to nie jeden. Gra się łatwiej, no i przede wszystkim można też więcej kombinować. Dobrze, ale gramy solo. W tej chwili z nikim nie gram. Rozpoczynam misję. No i mamy efektowne intro. Chyba będą ciasne manewry w kanionie, zobaczymy. Tym można się wprawić w pilotażu X-Wingiem. No właśnie. Sterowanie przy pomocy myszki, ok. Mamy przyspieszenie. No i wlatujemy do kanionu. Dobrze sobie do sterowania X-Wingiem czy innymi pojazdami latającymi ustawić najniższą czułość myszki. A TIE Fighter. Trzeba uważać, delikatnie, delikatnie. W samym kanionie to nie ma szans, żebym poleciał jeszcze. Wow, było blisko, ale okej, udało się. No dobra, jakoś się powoli wprawiam. Mogę przyspieszyć. Zamierzamy celu prawym, ok. Będę go rozwalił. Dobra, po co tam torpeda? Od zwykłych TIE Fighterów. No, damy radę. Wow! Było blisko. Dobra. Torpeda poszła. I rozgorzała walka. No fajnie, bo można podpuścić faktycznie. A to mój, dobra. Wow, 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 wow. Włączamy osłonę. Dobra, jakoś idzie. A masz torpedo.
Tam się będę z tobą bawił. Jecha, dostał. No dobrze, kolejna porcja wrażeń. Jakoś to idzie. To po prostu taki trening z lataniem, ale oczywiście przyda się do multiplayera potem, jak będziemy używać pojazdów latających. Ale bo ktoś mi tam usta. Się skupiam na nim. O! Dobra, dostał. Okej, myślę, że z tym treningiem sobie już tutaj zakończymy. Zobaczymy kolejną sekcję. Kolejna sekcja, czyli pościg na Endorze, odpalamy i tu chyba będziemy sterować pojazdami naziemnymi, sądząc po tej tutaj grafice. Tak jak w Powrocie Jedi. Ok, rozpoczynamy. Those speeders ready yet? They are now. Then get out on your patrol. Yes, sir. My będziemy imperialni, fajnie. Wow. Skorzy niż w powietrzu, bo mniej miejsca. Wow. Dobra, rebelianci porwali nasze śmigacze. Wow! Trzeba uważać. Nie jest tak łatwo wcale. Wow! A na dodatek możemy jeszcze przyspieszać, więc... Uważać też na nasze AT-ST, żeby się o nich nie rozwalić czasem. Jak jest skała, to jeszcze pół biedy, bo się podbije. Odzioro czasem też się otrze. Wiem, że w międzyczasie już kilka żyć tutaj mi zeszło. Niestety, przez nieuwagę. Ale rebeliantów to dbać nie mogę, tak więc jak na razie najmniejsza część gry, że tak powiem. Ale Berianta na pełnej prędkości ciężko strzelić. Ale jeden, prawie. Dobra, dwóch poszło. Wow! Dołem. Było blisko. No dobra, tu mi nie poszło. Widzieliście dość trudne manewry. Ok. Bierzemy się za kolejną aktywność. Przełamanie. Dobrze. Bieramy. Dobrze, zaczynamy. Zobaczymy, co tu będzie. The rebels have established a base on the far side of our perimeter. Deploy the scout walkers to escort the AT-AT and crush those rebels. Yes, Lord Vader. Move out. O, będziemy AT-ST sterować pewnie. Fajnie. Mamy eskortować te duże, dobra. W porównaniu z AT-AT to ten nasz jest żwawy. Okej, gdzieś tu będą rebelianci. Mamy jakieś tam jeszcze torpedy, blastery, inne rzeczy. Podstawowy blaster, okej. To jest namierzyć. Dobrze, lecimy dalej. Thank you.
Okej. Ogarnięci są. Teraz wypróbujemy kolejną bronię. O, krążownik mój kalamari. Fajnie. Tej wingi. Idę. I dobra, pociski działają. O, nawet trafiłem. Co tam, to słabe dla blasterów. Wszystko jest możliwe. Jeszcze jeden lata, o, dobra, jest. Ale taki aim mi się liczy z Imperium, zobaczcie. Jednego rakieta ma trzech z blasterów. Mi się bardzo podoba, że te mapy żyją właśnie życiem, o właśnie. Jakiś krążownik Imperium. Tam krążownik Mon Calamari, będzie pewnie zmiana ognia. A my lecimy dalej. Dobra, to ja za bardzo się przesunąłem. A masz. I dostałem. A tego jest blastera. Dobra, bierz pocisk. Rozcizna. Granaty wstrząsowe, no to lecimy. Dobra. Uważam, że całkiem fajna ta misja, jest przyjemna. Na niebie już niezła bitwa rozgorzała. Dobra, za bardzo się wyrywam. O, trafiłem znowu tego swinga. To tobie. Aha. O, bo mnie zdepcze. Ups. A masz. O, torpeda jakaś poszła, ale okej. No i będzie chyba ostatni. Dobra. A nasz AT-AT już ostrzeliwuje. O, drugi padł. Dobra, teraz trzeba oczyścić. No i tym razem misja udana. I mamy tu jeszcze ciemną stronę inwazję. Spojrzymy szybko na jedno i drugie. Cóż, chyba będziemy Vaderem. Więc co jedna misja, to lepsza. Aha, mamy do wyboru Imperatora albo Vadera. Duszenie, silny atak, rzut mieczem. Dobrze, weźmiemy Vadera.
Imperatora wybierzemy przy innej okazji. Oczywiście. Zaznacz cel. No nie uciekniesz w rebeliancie. Lecimy dalej. Leci kolejne mięso. Rzut mieczem, fajnie. I po was. A, duszenie, pięknie. Ha, ten jak ucieka. Wracaj, wracaj. Nie ma sensu uciekać. Nie, tu nie ma tu. Gdzie ty uciekasz? Jeszcze chwila i będzie baza nasza. Rzucili chyba wszystko, co mają. A marcy mi czymś świetnie. All too easy. No i walka tym dokona reszty. Robota skończona. No i została nam ostatnia sekcja, już tam pędzimy. Powiem wam, że taki trening, a naprawdę fajnie można sobie pograć. Przy okazji jest jakaś fabuła, jest jakaś akcja, więc bardzo przyjemnie. Ok. Szkolenie i ostatnia sekcja, inwazja. I chyba będziemy tym śmigaczem śnieżnym teraz atakować. Dobrze, lecimy. No okej, przechodzimy do akcji. The evacuation is underway. Protect the power generator at all costs until all transport ships are away. May the force be with you. Ewakuacja na hot, klasyczna. Dobrze. ATST. Ok, widzę na radarze coś chyba są. Wow. A muszę trochę oddać, co blisko jest. Dobra, zawrócimy teraz. Powolutku. Troszkę mało czasu jest, żeby ich ustrzelić. Trzeba robić szersze kółeczka i teraz. Sterowanie pojazdami za pomocą myszki nigdy nie należało do moich ulubionych.
trochę go poruszałem, ale niewiele. O! Użyłem siebie. Dobra, straciłem życie, ale trudno. Lecimy dalej. Ale dopiero zyskałem kontrolę. Szkoda. Muszę przyspieszyć. O, w sumie przyspieszenie fajne, żeby nabrać odległości. O, kolejne dwa. Co było blisko? Dostał, mi się udało przeżyć. A jeszcze jeden, fajnie. Napatoczył się. No, coraz lepiej. O, tak blisko. Pewnie wszystkie trzy muszą polecieć, więc będą trzy fale, z tego co podejrzewam. Teraz zobaczymy, co teraz działo, jak to zastrzeliło. O, są cięższe. Dzięki. Tego chyba nie rozwalę. Ha, świetnie. Wow, rozwalił mnie. Nie mogę go od przodu zachodzić. Teraz mi się życia skończą i tyle. Spróbujemy odbić na bok. Podlecimy go od tyłu, jak się da. Wow, nie wcale. Nie wcale proste go owinąć. Chyba mi się tego nie uda, niestety. To we wszystkich grach było ciężkie. Chociaż. A dobra, już trochę wyczułem. Trzeba jest tym bardziej tutaj myszką operować. Może się uda. Oj, zamknę. Cable out. Poszło? Poszło. Myślałem, że się nie uda. Ostatnie życie. To co, transport idzie? Czy jeszcze nie? Znowu AT-AT, to się robi nudne. Kolejnego mam owinąć. O, zobaczył mnie. O, udało się. Ledwo, ale poszło. Wow! Góra. Jak się tego nauczyłem, to powiem wam, że jest bardzo proste. Tego chyba też dam radę. Ups. Na duże DPI myszki właśnie tutaj przeszkodziło trochę. Spróbujemy jeszcze raz. Mam prawie na najniższym, ale niestety nie na najniższym, jest za mocny ruch i... Powinno się udać, dobra. Poszło. Kolejny transport poleciał. I co teraz? Kolejne maszyny kroczące. Niestety i też AT-ST.
Jak groźnie. Bardziej wyzywające. Mogą mnie łatwo rozwalić. A, w ogóle się zgadza, za co zebrałem. A cóż, trzeba im najpierw ustawę rozwalić. Dopiero potem atakować. Spróbujemy. Powinno się udać. Dobra, poszło. I... No i to by było na tyle niestety. Ale jeszcze jest życie. Dobra, to spróbujemy. Bierzemy dalej wszystko na tę kartę. No dobra, tu się prawie udało, ale nie do końca. Jeszcze trzeba będzie poćwiczyć, ale jak mówię, to było pierwsze spotkanie z tym treningiem i w ogóle z większością tej rozgrywki, poza tym, co grałem w becie. No więc zobaczyliście dzisiaj sekcję treningową. W następnym filmie myślę, że przejdziemy już do poważniejszej walki. Szkolenie już mamy w tym filmiku pokazane. Weźmiemy się też za bitwy, których jest już kilka, zobaczcie. Pokażę wam w każdej, co tam mniej więcej się dzieje. Tak więc na dzisiaj dzięki za uwagę. Jeśli chcecie zobaczyć, na jakim gram komputerze, wszystkie podzespoły macie w opisie filmu. Pozdrawiam was, cześć!